Dziś drugi odcinek historii II Rzeczypospolitej. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku serii, Józef Piłsudski miał zająć się sprawą ogarniania Polski na miejscu w państwie Zachodomowskim, prowadził negocjacje za granicą. Piłsudski obiecał, że utworzy rząd Jedności Narodowej reprezentowany przez socjalistów i narodowców. Tak się jednak nie stało i ten powołał rząd premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Składający się z członków Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, czyli rząd socjalistyczny. Z socjalistycznych bojówek powstała Milicja Ludowa, państwo Piłsudskiego miało być świeckie, tolerancyjne i socjalistyczne. Stąd właśnie jego ludzie zaczęli usuwać krzyże w państwowych budynkach i wieszać orła bez korony. Nie wiem jak wam, ale mi na przykład w szkole wmawiano, że orzeł perelowski nie miał korony, bo Polska nie była wolna. Nie, zarówno orzeł perelowski, jak i orzeł Piśowskiego nie miały korony, ponieważ korona to symbol monarchii, arystokracji, warstw wyższych, a orzeł powinien być robotnikiem, chłopem, zwykłym obywatelem. Dlatego nie ma korony. Zaczęły rosnąć komunistyczne nastroje, rewolucyjne wręcz. Robotnicy yy, przepędzali właścicieli ziemskich. Garnizon warszawski, złożony głównie z nacjonalistów, nie ufał nowemu rządowi. Żołnierzy Legionów Polskich nie było tam właściwie wcale. Utworzono więc konspiracyjny komitet polityczny, który składał się z konserwatystów i nacjonalistów. Byli to Marian Januszajtis Żegota, Tadeusz Dymowski, Jerzy Zdziechowski, Witold Zawadzki, Eustachy Sapiecha. Chcieli oni, by Ignacy Paderewski został premierem, zaś Józef Haller wodzem naczelnym. Zamach stanu rozpoczął się 4 stycznia 1919 roku o godzinie 23 w Warszawie. Spiskowcy wysłali na miasto formację Straży Narodowej, paramilitarnej bojówki nacjonalistycznej wspieranej przez prodmowskich żołnierzy. Trzy kolumny buntowników działały w Warszawie i próbowały obalić Piłsudskiego. Pierwszy oddział zajął ratusz w Pałacu Saskim. W sytuacji braku Romana Dmowskiego i generała Hallera w Polsce, ci dwaj byli bowiem czołowymi nacjonalistami polskimi i działali akurat w tym czasie w Paryżu, Zapiecha i Janusz Ejtis rzegota ogłosili przejęcie władzy nad krajem. Druga grupa została przeznaczona do wzięcia zakładników. W wyniku jej działania do niewoli dostali się premier Muraczewski, minister spraw zewnętrznych Wasilewski oraz minister spraw wewnętrznych Tugut, którego z początku planowano zamordować. Trzecia grupa miała za zadanie pojmać samego Józefa Piłsudskiego. Kolumna członków Straży Narodowej... Próbowała opanować Belweder, wczesną siedzibę naczelnika państwa, czyli Piłsudskiego, którego mieli zamiar aresztować. Członkowie formacji zatrzymali się dopiero wobec postawy uzbrojonych broń maszynową i przygotowanych do otwarcia ognia żołnierzy ochrony. Z ratusza, opanowanego przez buntowników, zbiegła jedna osoba. Ta poinformowała stronę urządową, że trwa zamach stanu, a na mieście działa Stanisław Szeptycki, generał, który współpracuje z buntownikami. Eratrus został ukrążony przez wojsko rządowe i pucz upadł. Zamach stanu zakończył się bez walki kapitulacją zamachowców. Mogłoby się wydawać, że sprawa była poważna, ale Piłsudski rozegrał to świetnie. Zamiast stawiać ich przed sądem i robić z nich bojowników honoru nacjonalistycznego, publicznie ich wyklął, zwyzywał i puścił wolno. Uśmieszył ich na oczach wszystkich Polaków. Ci ze spuszczonymi głowami wrócili do domów, a następnego dnia normalnie wrócili do pracy. Rząd Marzewskiego, ten socjalistyczny przeciwko któremu zorganizowano zamach, ogłosił m.in. powszechne prawo wyborcze obejmujące również kobiety, ustanowił 8 godzinny dzień pracy, zagwarantował legalność związków zawodowych i prawo do strajku, wprowadził inspekcję pracy oraz ubezpieczenia chorobowe. 20 listopada 1918 roku ogłosił swój program zakładający przebudowę ustroju gospodarczego i społecznego wedle doktryny socjalistycznej zapowiadając wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego. Zaś kopalnie i przemysł miały trafić w ręce państwa. Nacjonaliści nazywani jendencją uważali gabinet Moraczewskiego za zbyt radykalny. Finalnie rząd Moraczewskiego ustąpił, a wszystko to za sprawą powracającego do kraju Paderewskiego, który utworzył nowy rząd, a jego zadaniem było odbudowa i zjednoczenie ziem polskich. Nowo powstała Polska starała się ściśle współpracować z państwami zainteresowanymi utrzymaniem traktatu wersalskiego. To dawało bowiem Polsce bezpieczeństwo. Już w 1921 roku Polska zawarła sojusz militarny z Francją i Rumunią. Sojusz z Francją był wymieszany w Niemcy, zaś z Rumunią w Związek Radziecki. Nie planowano z nimi walczyć, ale stwierdzono, że na przyszłość może to się przydać. Eee, I się przydało. Druga Rzeczpospolita stała się członkiem Ligi Narodów. Najważniejszym zadaniem po odzyskaniu niepodległości była budowa nowoczesnego państwa. Podstawowym problemem były różne instytucje państwowe, przepisy prawne, języki, religie, narodowości i waluty na terenie Rzeczypospolitej. Istnienie licznych klubów i brak wyraźnej większości w Sejmie spowodowały, że niemożliwe stało się wyłonienie stabilnej większości, dzięki czemu gabinet Ignacego Podarewskiego, mimo ciągłego spadku popularności, zdołał przetrwać prawie do końca 1919 roku. W grudniu 1919 roku powołano rząd Leopolda Skulskiego, czyli tzw. rząd centrowy. I nie ma co ukrywać, był on porażką. Sytuacja wewnętrzna była napięta, narastały fale strajków, choć oficjalnie prawa mniejszościom gwarantowały artykuły Konstytucji, w praktyce były one łamane, rozpoczęto represje białorusinów, język białoruski włączono w alfabet łaciński, a szkoły białoruskie przekazywano Polakom. Żydzi utworzyli własny system szkolnictwa. Powstawały szkoły uczące w języku jidysz czy szkoły polsko-hebrajskie. Ukraińcy również żyli sobie sami. Powołali nawet organizację terrorystyczną, z którą rząd II Rzeczypospolitej miał niemały problem. Co prawda niewiele było zamachów wymierzonych w ludzi, z reguły to były podpalenia bądź ataki na infrastrukturę. Pogłębiły się podziały. Miało być państwo wielokulturowe, wielonarodowościowe i tak się stało, ale każdy żył sam sobie. I nie było tej jedności, która powinna być w państwie. Problemu jedynie nie stanowili Niemcy, gdyż ci posiadali swoją partię socjalistyczną powiązaną z Partią Socjalistyczną Piłsudskiego. Ważne wydarzenie nastąpiło 25 września 1921 roku, wtedy to naczelnik państwa Józef Piłsudski przyjechał z oficjalną wizytą do Lwowa aby otworzyć zorganizowane w tym mieście pierwsze targi wschodnie. Marszałek Piłsudski i wojewoda Grabowski wsiedli pod ratuszem do odkrytej limuzyny. Samochód ruszył bardzo wolno, gdy nagle rozległ się głośny huk. Piłsudski, który od razu poznał, że to strzał z pistoletu, odruchowo pochylił głowę. Pocisk minął go w włos i uderzył w szybę. Padły kolejne dwa strzały, został postrzelony wojewoda. Starszy posterunkowy policji Jakub Skweres rzucił się na zamachowca i chwycił go za gardło. Wojewoda został opatrzony przez lekarzy i udał się do domu, natomiast Piłsudski pojechał zgodnie z panem do Teatru Wielkiego, gdzie został owacyjnie powitany przez zgromadzoną tam publiczność. Przez cały miesiąc po zamachu policja zatrzymywała i przesłuchiwała szereg działaczy ukraińskich z Lwowa. Na łamach prasy toczyła się dyskusja o atak na Piłsudskiego, w której próbowano dokonać analizy motywów sprawcy i niesłusznie duszkiwano się związków między Ukraińcami a komunistami. Zamachowcem okazał się Stepan Fedek, związany z Ukraińską Organizacją Wojskową, organizacją terrorystyczną działającą na terenie II Rzeczypospolitej. Była to organizacja nacjonalistyczna, może odrobinę przypominająca UPA. Razem z zamachowcem sądzono całą grupę ukraińskich działaczy zelwowa. Lwowa. Wszyscy otrzymali kary więzienia, sam Fedek opuścił celę w ramach amnestii i wyjechał do Niemiec. Piłsudski wiedział, że w państwie dzieje się źle. Wykorzystując brak jedności w Sejmie powołał nowy gabinet, który już po kilku dniach musiał ustąpić, gdyż nie został zaakceptowany przez parlament. Przeciwnicy Piłsudskiego wysunęli na stanowisko szefa rządu Wojciecha Korfantego, przeżywającego wówczas w związku z przyłączeniem do Polski Górnego Śląska szczyt swojej popularności. Tutaj wspomnę, że na tym kanale są oddzielne filmy dotyczące włączenia Śląska do Polski, więc tutaj ten temat przeskakuje, można sobie odszukać. Spory przeniosły się szybko na ulicę, popierającą w zależności od organizatora demonstracji Piszewskiego lub Korfantego. Apogeum konfliktu przypadło na 25 lipca, kiedy z inicjatywy Narodowej Demokracji zgłoszono w Sejmie wniosek o udzielenie naczelnikowi państwa wotum nieufności. Tak, narodowcy podjęli próbę obalenia Pisuckiego. Właściwie znowu, bo za pierwszym razem był to zamach stanu, teraz wotum nieufności. Zrobiło się poważnie, wotum nie przeszło. Był problem. Nikt nie miał wystarczającej siły, by powołać nowy rząd. Julian Nowak w końcu został premierem. Był on członkiem stronnictwa prawicy narodowej sympatyzującym z PSL-em Piast. Objął on urząd 31 lipca 1922 roku i to był dopiero początek problemów, ale o tym w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowych Historii, grupę na Facebooku Nasi Czasu oraz kanał Archiwum Historyczne. Trzymajcie się. Cześć.